siła tarcia będzie tematem tego odcinka. Tarcie statyczne to jest siła, która jest styczna do powierzchni styku dwóch nieruchomych ciał. Żeby wyjaśnić, o co chodzi, rozważmy taki prosty model, w którym mamy ciało, które znajduje się na pewnej powierzchni. I teraz załóżmy, że chcemy rozważyć, jakie siły działają na to ciało. W kierunku pionowym oczywiście działa ciężar, który jest zwrócony w dół, oznaczony tu jako W. Dalej siła reakcji podłoża, oznaczona przez N. Oraz załóżmy teraz, że na to ciało będziemy działać pewną siłą F, skierowaną w prawo. No i że między tym ciałem oraz podłożem występuje tarcie. Jeżeli występuje tarcie, to wtedy, kiedy próbujemy ciało przesunąć w prawo, działając siłą F, pojawia się siła tarcia, która jest na styku między jednym a drugim ciałem, czyli między ciałem a podłożem. Zobaczmy, jak w diagramie sił różne relacje się pojawiają. No, po pierwsze, siła grawitacji, czyli ciężar ciała oraz siła reakcji podłoża równoważą się. Są to siły przyłożone do tego samego ciała. Ich suma jest równa 0, czyli ciało w kierunku pionowym się nie porusza, nie podskakuje ani nie wbija się w podłoże. Teraz wiemy, że jeżeli na tym podłożu stoi jakieś ciało, to ze strony ciała na podłoże działa siła, która jest skierowana do góry, oznaczyliśmy ją przez N, a taka sama siła co do wartości działa na podłoże. To jest siła oznaczona tu jako Fn i te dwie siły, Fn oraz N, tworzą parę akcja-reakcja. One się nie równoważą, ponieważ są przyłożone do różnych ciał. Jak teraz będziemy analizować to tarcie statyczne, wtedy, kiedy próbujemy ciało poruszyć właśnie? Więc wyobraźmy sobie, że mamy znowu to ciało na jakimś podłożu i przykładamy pewną siłę F1. Ta siła F1 niestety nie skutkuje w tym, aby ciało się poruszyło. Pozostaje nieruchome. Niemniej jednak dla tej siły wartość siły tarcia jest równa dokładnie tej sile. Zwiększamy tę siłę. Dalej ciało się nie porusza. Siła tarcia zwiększa wartość, jest teraz równa F2. No i wreszcie osiągamy taką wartość graniczną, dla której ciało zaczyna się poruszać. Jakąś siłę F3 przykładamy, która jest większa, równa od siły tarcia. I ciało zaczyna się przesuwać w prawo. Maksymalna wartość siły tarcia, a więc ta siła, która z tych wszystkich przedstawionych na obrazku ma największą wartość, przy której ciało zaczyna się poruszać, jest związana z siłą reakcji podłoża albo inaczej z siłą nacisku za pomocą takiej relacji, że ta siła tarcia to jest współczynnik tarcia statycznego razy siła nacisku ciała na podłoże albo inaczej siła reakcji podłoża na ciało. Jak to wygląda wtedy, kiedy ciało jest na przykład na równi pochyłej? Trochę sytuacja się zmienia. Oczywiście wiemy, że ciężar będzie dalej działał w kierunku, siła ciężkości będzie działać dalej w kierunku pionowym w dół. Siła reakcji jest teraz siłą skierowaną do góry. No i siła tarcia, która będzie przeszkadzała ruchowi w dół, będzie skierowana w drugą stronę, do góry równi. I siła tarcia w tym układzie jest składową równoległą siły, z jaką podłoże, z którym ciało jest w kontakcie, działa na ciało. Czyli jest to siła, która tutaj jest składową równoległą tej siły F oznaczonej zieloną strzałką. A teraz wróćmy jeszcze na chwilkę do slajdu, na którym przedstawiona jest za pomocą takiej lupy sytuacja tego kontaktu między ciałem a podłożem. Widzimy, że ta powierzchnia styku nie jest gładka, jest poszarpana i wydawałoby się, że makroskopowo jest to źródło siły tarcia. Właśnie to ta powierzchnia, która nie jest powierzchnią gładką. W rzeczywistości można pokazać, że siła tarcia ma źródło
w oddziaływaniu międzycząsteczkowym, a więc tak naprawdę to nie jest siła mechaniczna, tylko ma pochodzenie siły od siły elektrostatycznej. Maksymalna siła tarcia znowu spełnia taki sam warunek jak wtedy, kiedy ciało porusza się po torze horyzontalnym, to znaczy to jest współczynnik tarcia razy siła N, ale teraz siła N, jak widzimy, nie ma zwrotu takiego samego, czy kierunku, przepraszam, takiego samego jak ciężar ciała. Jeśli teraz ciało zacznie się poruszać, to okazuje się, że współczynnik tarcia się zmienia i siła, którą przykładamy, jest znacznie mniejsza od siły, którą musimy spowodować ruch ciała. A więc wyobraźmy sobie, że mamy na przykład ciało na równi, prawda? I oczywiście rysujemy diagram sił, czyli rysujemy ciężar i rysujemy siłę reakcji. I teraz siła wypadkowa jest tych dwóch sił większa od siły tarcia kinetycznego i wtedy ciało porusza się w dół. Czyli jak zaczyna się poruszać, to wtedy siła tarcia kinetycznego jest mniejsza od siły tarcia statycznego. Zatem, jeśli by narysować wykres, który będzie przedstawiał zależność siły tarcia od siły zewnętrznej, przepraszam, przyłożonej do ciała, to wtedy będziemy mieć wykres, który sobie za chwilę wyjaśnimy. A więc, dopóki siła zewnętrzna rośnie i nie przekroczy tej maksymalnej wartości, przy której zaczyna się ruch, to siła tarcia jest proporcjonalna do siły zewnętrznej, jak to pokazywaliśmy sobie na poprzednich rysunkach. Czyli zależność siły tarcia od siły zewnętrznej jest funkcją liniową. W punkcie odpowiadającym sile zewnętrznej, równej sile tarcia maksymalnej, następuje ruch. Jak zacznie się ruch, to wtedy siła tarcia jest mniejsza od siły tarcia statycznego, jest to siła tarcia kinetycznego i od tego momentu siła tarcia kinetycznego wyraża się wzorem jak dla tarcia kinetycznego, czyli współczynnik tarcia kinetycznego razy nacisk. A więc różnica między jedną a drugą siłą, maksymalną siłą dla tarcia statycznego i siłą tarcia kinetycznego wynika tylko z faktu, że współczynnik tarcia wtedy, kiedy ciało jeszcze się nie porusza i rozpoczyna ruch, czyli współczynnik tarcia statycznego i współczynnik tarcia kinetycznego różnią się od siebie, ten współczynnik tarcia kinetycznego jest znacznie mniejszy. Jako przykład rozważmy sytuację przedstawioną na tym rysunku. Mamy podłoże, masę M2, która jest położona bezpośrednio na tym podłożu. Między M2 a podłożem nie ma tarcia. Na ciele o masie M2 leży drugie ciało o masie M1 i tym razem między tymi dwoma ciałami występuje współczynnik tarcia kinetycznego mi k. Akurat współczynnik tarcia kinetycznego nas interesuje, ponieważ będziemy rozważać sytuację, że do ciała o masie M1 przykładamy taką siłę, że rozpoczyna się już ruch i ruch trwa, a więc temu ruchowi w lewą stronę będzie przeszkadzała siła tarcia, która będzie miała zwrot w prawą stronę. I pytanie jest następujące, jakie jest przyspieszenie tej masy M2, czy ona się w ogóle poruszy, czy nie. A więc, żeby rozważyć rozwiązanie, musimy przede wszystkim narysować diagram sił dla tego ciała o masie M1. W kierunku pionowym ciało się nie porusza, a więc jak zwykle ciężar i siła reakcji N1 równoważą się, czyli M1G jest równe co do wartości N1, zwroty przeciwne. W lewo działamy siłą F, pojawia się siła tarcia, która jest równa współczynnik tarcia kinetycznego razy siła reakcji podłoża, która w tym przypadku jest równa ciężarowi, czyli M1G. Jak to wygląda teraz, jeżeli rozważymy drugie ciało? A więc na ciało pierwsze działa siła tarcia, która jest skierowana w prawo, ale ta siła tarcia występuje między ciałami M1 i M2. To znaczy, że zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona na ciało o masie M2 będzie działała taka sama siła, oznaczyłam ją jako F1,2, tylko o zwrocie przeciwnym. A więc F1,2 równa się minus F2,1. Ale jest to ta sama siła co do wartości, a więc F1,2
działająca na masę M2 w lewo, to jest siła, która jest równa współczynnik tarcia razy ciężar masy pierwszej. Teraz rozważmy diagram dla drugiego ciała. Na drugie ciało, jak już stwierdziliśmy przed chwilą, działa siła skierowana w lewo, równa współczynnik tarcia razy M1G. W prawo nie działa żadna siła, a więc jest wypadkowa siła różna od zera, która ma szansę nadać temu ciału przyspieszenie. W kierunku pionowym co się dzieje? Oczywiście siła ciężkości, czy ciężar, jaki ma, znaczy, przepraszam, siła działająca na podłoże, to teraz jest ciężar jednego ciała, M2G, i ciężar drugiego ciała, M1G. I w związku z tym siła reakcji, która działa ze strony podłoża na to ciało o masie M2, jest równa N2 i co do wartości jest równa sumie tych dwóch ciężarów. Znowu ruch w kierunku pionowym się nie odbywa, a więc te dwie siły się równoważą. M2G i M1G równoważy się, jest parą akcja-reakcja z siłą N2. Dalej. Rozważamy ciało o masie M2. Wiemy, że w lewo działa siła Mika razy M1G i ona nadaje ciału przyspieszenie. A więc to ciało posiada masę M2, więc równanie ruchu jest następujące. M2 razy A jest równe tej sile. No i stąd możemy policzyć przyspieszenie, z jakim będzie się poruszać ciało. A więc ciało porusza się z przyspieszeniem, które jest równe stosunkowi mas razy przyspieszenie ziemskie i współczynnikiem proporcjonalności jest współczynnik tarcia kinetycznego. I teraz, skoro już wiemy coś na temat siły tarcia, to możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chodzimy i dlaczego po lodzie nie udaje nam się chodzić. Oczywiście odpowiedzią na pytanie jest trzecia zasada dynamiki Newtona i siła tarcia. Siła, z jaką my działamy na podłoże, to jest siła, która została na zielono oznaczona F2.1. Jest to siła tarcia, bo to jest siła między naszymi stopami, butami oraz podłożem. Taka sama siła co do wartości o zwrocie przeciwnym, ale przyłożona do naszych stóp działa ze strony podłoża, oznaczona tutaj jako F1.2. I czyli F1.2 jest równe minus F2.1. To jest para sił akcja-reakcja. Jeśli nie ma tarcia między podłożem a obuwiem, jak to ma miejsce na lodzie, no to wiemy, że mogą się wydarzyć różne przykre sytuacje. Dziękuję bardzo za uwagę.